Trwają ostatnie przygotowania do Euro 2012. Po szczęśliwym losowaniu Polska znalazła się w grupie z Grecją, Rosją i Czechami. Platini, Lato i Smuda zadowoleni. W dalszym ciągu Jądrzy Tomaszewski. Trener Smuda przygotowuje kadrę. Czy uda się szczęśliwie doprowadzić do ceremonii otwarcia Euro? I czy Marek pozbiera się po utracie Hanki? Nie tak, jak tam sytuacja? Szefia, melduję, że biuro organizacyjne Euro 2012 melduje jeszcze raz, że biuro Euro 2012 tak melduje jeszcze raz, że biuro organizacyjne Euro 2012 ze 100% przygotowało nasz kraj do Euro. A wie pan, ile to jest 100%? Ile? To jest 200%. To jeżeli przyjmiemy, że 200 to jest całość, to w ilu procentach jesteśmy gotowi? W 120% na pewno. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Także jesteśmy gotowi, także słuchajcie, ustawić losowanie się udało, teraz trzeba jakoś wyjść z grupy. No, na to już pieniędzy nie mamy. Spokojnie. Musimy teraz pokazać prawdziwy charakter. Pokazać walkę, charyzmę, konspirację. Do tego dodałbym jeszcze zawiść, kłótliwość, podziały i donosy. Nie tym razem, Mietku. Teraz musimy działać wspólnie. Jak mówi stare prasłowiańskie przysłowie, zusammen. Tylko jak to zrobić? No normalnie, zrobimy tak. Bierzmy przykład od najlepszych. Zanim nasza reprezentacja wyjdzie, przeciwnika ustawiamy na środku pola, w słońcu, w skwarze. Nasi piłkarze pochowani w krzakach w cieniu. Później po hymnie śpiewamy Bogu Rodzice. Rozpoczynamy wielką mszę polową. A, właśnie, bo dzwonił biskup, pytał się, czy w przerwie meczu mogą się przejść po sektorach z tacą. U mnie nie widzę pleszcza. Pewnie, niech chodzą. Każda pomoc się przyda. Także, jak to mówił klasyk, zwyciężymy. Zwyciężymy. No także wszystko będzie załatwione i będziemy... A, właśnie, kurczę, sobie przypomniałem, bo dzwonił poseł ten... Czy europoseł Kurski. Kurski, ten co tańczył? Nie, ja ich tam nie rozróżniam, oni wszyscy tacy sami. Aha, w każdym razie mówił, że dostał na ten mecz Polska-Rosja 2 bilety i dostał go na żylecie, razem w sektorze kibiców. No to w kibiców, bo oni się lubią z kibolami, więc dostał tam, gdzie jego miejsce, no. No właśnie, że już teraz nie, bo od rozłamu on już nie chce z kibolami. No nie chce z kibolami. Zadzwoń, że nie ma innej możliwości, mógł nie odchodzić. PZPN! Dobra, dalej znam już. Na pewno? Tak, znam tą wersję. Możemy powtórzyć. Nie, dziękuję. Pan tu szefuje? Tak, ja tu szefuję. A chcesz dzwonka dostać? No. Klauni, tak, widzę, stańczyk. W jakiej sprawie? Kim wy w ogóle, kim wy w zasadzie jesteście? Ja jestem kolego Staruch. Szefuję kolegom na stadionie. Rozkręcam śpiewy, jestem gwiazdowy, rozumiesz? Tak, ja robię młyn na sektorze i każdy orzek może. Bez nas nie ma kibicowania, gościu. Ej, w ogóle jest problemik, jest mistrzuniu, ty no kwadratowy z banką w nosie, jest problem z biletnikami. No właśnie, proszę scharakteryzować, zdefiniować charakter problemu. No. Właśnie. Defi, co ty, kuźwa, słownik ukradłeś? Ja ci zdefiniuję charakter, powiedział kolega. No. Możemy ci dzwonka zdefiniować, jak chcesz. Jest problem z bilecikami, tak? No ale jaki problem? No. Taki problem, że mamy miejsca w ruskim sektorze. A, taki problem. Nie, no to... Aha. Dobra, słuchajcie chłopcy, my wam te bilety załatwimy, będziecie siedzieć w polskim. Jak to załatwimy? Przecież nie mamy biletów. Spokojnie, Mietek. Dzwoń do Kurskiego. Ruski sektor mu się spodoba. Także wszystko będzie załatwione. Będą bilety, także. No, i w Polsce. A zaraz, wy czasem nie macie zakazu stadionowego? Czasem mamy, ale tylko na mecze ligowe. A nie, to okej, to rozumiem. A może radyjko by pan chciał kupić?
Nie, nie potrzebuję radyjka, nie, nie. Nie? Nie. A nie może dwa lustereczka potrzebne? Nie, niepotrzebne, nie przydadzą się. A może się przydadzą jednak za chwilę. Nie, nie, to my już panom dziękujemy. Do widzenia. No. Tam sobie książki poczytajcie jeszcze. PZPN! PZPN! Ja już nie wiem, jak rozmawiać z intelektualistami. Wiesz, Fani, co zrobisz, Fani? No. Co zrobisz? A, szefie, jeszcze jedno, bo dzwonił premier. Nasz premier. Mówił, że chciałby wyjść z meczu tak w 90 minucie. No to niech wychodzi, to nie ma problemu. Da się tylko sygnał do ochrony, że premier opuszcza stadion i... A nie, szef nie rozumie. Premierowi bardziej chodzi o to, żeby zagrać w meczu, nawet w 90 minucie. A, taki PR. Chce być pierwszym premierem, który gra w reprezentacji narodowej. A, taki Premier League. Tak kombinuje. Tak to. A? Kurczę, tylko zapomniałem się spytać, że jak będzie mecz Polska-Niemcy, to po której stronie chce zagrać? Nie wiem, Jatku, to nie nasza sprawa. Nie było tematu, także... A, czyli rozumiesz. Ani mru-mru. Ani mru-mru. Krystyna, a byłeś w sklepie, to nie zapomnij mi piwa kupić, bo się druga połowa sparingu przed Euro zaczyna, a mi się właśnie kończy. To tak raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Komplet. Dwa razy w życiu ożeniłem i dwa razy nieudanie. Pierwsza żona ode mnie odeszła, a druga nie odeszła. Grać piłkarze, patałachy. A odegrać z pierwszej, no, odegrać. A widzisz, ci podpowiem, to przynajmniej wiesz, co robić. O widzisz, i na lewo. I na lewo. No, no. No nie nauczy się, nigdy grać, nie nauczy się. W las. Czekaj, idziesz. Dobrze idziesz, ty uważaj! No. Opanuj. No. I spokój w tyłach. Pan Robak? Rybak. Czyli blisko. Żona jest? Jest, tylko wyszła. Czyli nie ma. Jest, tylko wyszła. Szkoda. A ja jakoś nie żałuję. A pan co? Cichy wielbiciel Krystyny? Nie, no nie, ale no to jak... Nie, no jak nie ma, no to będę musiał tą sprawę załatwić z panem. Mam nadzieję, że to coś ważnego. Byle szybko, bo mecz oglądam. Sparring. A, tak. Mecz, ważna rzecz. No. Rysiek ocuca. Trudno. Dobrze. Postaram się streszczać. Pyf.
Ładuj z bani, no. No dobra. Przyszedłem prosić o rękę pana córki. Młody człowieku, prosić to się może świnia. Ty chyba przyszłeś się starać. Tak, tak, właśnie tak. Ja przyszedłem tu starać się o rękę pana córki. Ale której? Jolanty. Ale której? Jolanty! Czego się drze? No nie słyszę. Pytam, bo mam trzy córki. Jolantę, Jolantę i... Jolantę. Jessica. No to najstarszej Jolanty. I trafiony, zatopiony. Ha, tylko ona mi ostatnio wolna została. Pierdoła jedna, gruba taka zawsze zwolnienie z UEF-u miała. Nie taka gruba. Dobrze. Jesteśmy zakochani w sobie po uszy i pragniemy się pobrać. Kiedy? No jak najszybciej. Jak najszybciej to się na setkę biega. A propos, właśnie, to dla pana. Młody człowieku. Tak. Przychodzisz do mojego domu pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu widzisz mnie na oczy. Przerywasz mi oglądanie meczu i stawiasz mi na stole butelkę wódki? Dziękuję bardzo. Lubię to. Tak. No to na zdrowie. No. Dziabniesz z centrali? Przepraszam, z kim? Nie z kim, tylko czy z centrali walniesz. No. A nie, to ja nie walę z centrali. To może dziabniesz? Nie dziabię, nie. Że ty w ogóle nie dziabasz? Nie w ogóle. No i lubię to. Bardzo proszę. Nie dziabasz? Pilnuj. Pójdę zobaczyć, czy się w toalecie nie biją. A, poszedł. Pan porucznik, bo go przypiliła chwila. Zanim wyszedł, był już na progu cywila. O, jest pan. Papierosów bym zapomniał. A tam bez papierosa, jak to mówią w wojsku, śmierć dla nosa. Potem poszedł na cegielnię, ale znalazł tylko kielnię. A dziewczyna się cieszyła. A tutaj tak samo. Tak? A to szkoda oglądać tych patałachów. No to wiesz. A to pieniądze biorą, tak to ja bym kopał.
O co robi? Ludzie! Co on robi? Wawrzyniak nie poślizgnij znowu. No, uważaj! Wybij tą piłkę! Wybij! Jest! Jest! Gol! Brameczka! Niesamowity! No to teraz widzę, że musimy porozmawiać jak mężczyzna z mężczyzną. A przepraszam, o czym? Zaczniemy od tego, czy jesteś w stanie utrzymać moją córkę. Prawdę mówiąc, to ostatnio jak wracaliśmy z parapetówki, to nie bardzo. Ja nie o to pytam. Pytam, czy pieniądze zarabiasz. A nie, no to pieniążki zarabiam, tak. Znaczy, wie pan, no... Kokosów nie mam. Ja wiem. No, do pierwszego wystarczy? No i tyle. Wystarczy. No. Wypłata 17, to... Jakoś idzie przeżyć. No, rozumiem. A czym się jakby ogólnie zajmujesz? Jestem pozorantem. Jak ja? Od małego pozoruję robotę. I żyję. Nie, proszę pana. Nie. Ja mam pracę. Jestem pozorantem. Czyli kim? Czyli no... Biegam w takim waciaku i psy mnie gryzą. Hej. W sumie ciekawa robota. No ale zabiegany jestem od rana do wieczora. Wierzę, zabiegany to na pewno. Ale no, przynajmniej na świeżym powietrzu. Wie pan, to zależy, co psy do żarcia dostają. No to, to. No dobrze, a? Że tak zapytam, gdzie wy z tą moją Jolantą po ślubie zamierzacie mieszkać? Aha, ta, wie pan, zastanawiamy się, bo do tej pory mamy do wyboru dwie opcje. Ulala, burżuła! Oho! Tak, nie wiemy, którą wybrać, bo tak, albo możemy zamieszkać u rodziców Jolanty, albo z Jolantą u Jolanty. Zaraz, stop. Czy ona cały czas mieszka z nami? O, no to sprawa się wyjaśniła. Sprawa wyjaśniła. A wesele, przepraszam, gdzie? No, wesele tradycyjnie. No, tradycyjnie, czyli gdzie? No, w domu panny młodej. Tu? No tu. Ja kupiłem obrączki. Tak. A na ile osób? Na dwie. Nie obrączki. Wesele. A! Nie, no to wesele, wie pan, tak kameralnie tak. No ja myślę. 100? 180? Nie, no ludzie, trzymajcie mnie, bo popuszczę zaraz, bo... 180 osób na 49 metrach kwadratowych. No. Minus parkiet do tańczenia i miejsce dla orkiestry. No, nawet nie będzie się dupy posadzić, no. Ale to po co? Co po co? Jak mnie podczas tańca zaczną buty pić? To niech same piją. To co, na stojąco będziemy robić? No tak, bo wie pan, teraz jest taka moda, takie standing party takie. W ogóle tego nie kumam. No tak, no taka to, tak to wygląda. No, wie pan, no bo przyjdzie dużo ludzi, to jest prawdopodobieństwo, że wesele się zwróci. O, bzdura. Ja na ten przykład byłem kiedyś na weselu na 20 osób i też mi się zwróciło. I to dwa razy. Pierwszego razu nie pamiętam, ale drugi to zaraz przed samymi odczepinami. Odczepinami? Nie. Ja chciałem takie trzy wolne macane z panną młodą zatańczyć po kolei, to mnie sześciu odczepiało. No tutaj też będzie Saigon. Ale w niedzielę będzie luźniej. Tak? Tak, no bo to na poprawiny to już będziemy zapraszać bez dzieci. To... No i bardzo dobrze. A propos... Czy wy
Z Jolantą to już coś tam myśleliście o dzieciach? Nie. Do tej pory nie myśleliśmy o dzieciach. No, no i wiadomo, jak to jest, jak się nie myśli. Jak? No, jest. Co? Co? No, no tata już się uspokoi, no. Już najlepiej tata wie, jak to jest trzy córeczki. To... Ja wszystko wiem najlepiej. Ale jeszcze nie pozwoliłem na siebie mówić tato. O, a to mi już można, proszę. Jak? Bonjour. Merci Platini. Oui. Także. Comment ça va? Comme ça. Oh là là. Allez non pas gueule, moi quand c'est allé c'est toujours. Parlez-vous français? Czy ja mówię po francusku? Oui. A czy tam kiedyś trochę liznąłem? Oh là là. Magnifique. Ah to. Tam. Wolałbym po polsku bardziej. A, my mamy polonais, les loups, no. No, my nie francais, no. A, problem. A, problem, no, to już kumam. Problem. To rozumiem cię, tak, masz problem, czyli, czyli co? Nie znając języka, to się nie dziwię, że masz problem. Ukradli. 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 Ukradli, to znam. Znam to francuskie słowo, takie samo po polsku jest. Mój Citroën. Citroën. Citroën, tak, tak, dokładnie. Cytrynę ci ukradli. Citroën. Citroën. Samochodem jechałeś. Oui. Citroën. No, jechałeś. Citroën. I co, i ci... Citroën. Masz... Citroën. No. Czyli co, masz na pilota, masz Citroena. Oui, pilot. Oui, i co się zdali? Platini. Beaujolais nouveau. Citroën, A, do Bożeny poszedłeś, tak? Oui. A Citroën został. Oui, a Bożena, no, Bożena. Bożena. Aha. Bożena szykuje się, bo do Citroena ma zaraz. A już ktoś tam był wcześniej. Miro. A, lustro. Lustro. Un, de. A, w Citroenie. Oui. Zakusili ci dwa lustra. Oui. I radio. I radio. A widzisz, to pewnie stanąłeś na miejscu dla inwalidów. No tak. No to. Platini? VIP card. No co VIP card? VIP card, to jest auto park. No pokaż nam twoją kartę. No VIP card. He, kolego, ty masz na Ukrainę. Na Ukrainę. W Polsce jak stajesz na kopercie, to od razu ci lusterka, attention i... Ulala. Radio Wule Wulkusze i... Avec moi, leży pet. Także cieszę się, że ci maski nie oklepali. Tak, ale spokojnie, załatwię ci lusterka, będzie o. Dobry właśnie. Szefie, dobry. Cześć, Dzidek. Jak tam się bilety sprzedają? Sprzedają się. Police. Zaraz będziemy rozmawiać w tej sprawie, tak. Sprzedają się, elegancko się wszystko sprzedaje. Świetnie. Ale tak się dobrze sprzedaje, moment, że zagramy z ruskimi dwa razy. Dwa razy. Znaleźli lusterka, tak. Tu. Super. Dwa razy? No to tak się wszystko sprzedawało, że pierwszy zagramy o 18, a drugi zagramy o 20:30. No i świetnie. Szukają radia jeszcze, tak. No. Super, dwa razy. No i dobrze. Bardzo dobrze. A słuchaj, poczekaj. A ty, może byś się przeleciał jeszcze po zakładach pracy, może na 15 byśmy dokładnie dzwoniłem, telefony są, jak potwierdzą, to jeszcze o 15 zagramy. O 15, tak. No. Trzy razy, o 15. No. Mówi, że widział tak, radio, tak. Także ja lecę do Wrocławia, bo tam słabo się sprzedaje Czechy, Grecja, także słuchaj, lecę. Słuchaj, szkołami dopychaj. Czyli trzy dzieciaki na jeden bilet. Dokładnie. Dobra, lecę. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je t'aime police. Ah, tak, on ma. Radio jest też, będzie radio, także ja jak jest. Będzie radio, tak. RMF, ZK, wszyscy mają być, także.
Wszystko, wszystko jest załatwione. Nie no, panie Platini, muszę przyznać, że wszyscy zadowoleni, nie ma, nikt się nie skarży, każdy jest szczęśliwy. Trzeba za bardzo. Jak są wszyscy zadowoleni? Ja właśnie nie jestem zadowolony i nie będę zadowolony, dopóki cała ta mafia, całe to złodziejstwo nie pójdzie siedzieć. To jest Janek Tomaszewski, także nasz bramkarz, także on tutaj na bramce stoi, no. Tak, pan Janek, także Janek Tomaszewski. Wembley, tak. Wembley, tak. Janek, Wembley. Wembley. Tak. Panie Janku, daj pan spokój, to jest Janek, on znowu nadaje. No. Co nadaje? Nic nie nadaje, wrobili mnie. Na nikogo nigdy nie nadawałem, nic nie donosiłem, po prostu to jest złodziejstwo, to jest mafia. Tak, to trzeba wszystko rozpędzić, trzeba wszystko rozgonić. Tak. Świetnie, brawo. I będzie wtedy dobrze. Janek znalazł radio pana. Tak. Radio. A ty co się na to śmiejesz? I obaj jesteście u Platiniego. Oj się FIFA o tym dowie. Jak nigdy nie donosiłem, to teraz doniosę. Oj się FIFA dowie. Krzyczy. Dlaczego on krzyczy? Jakbyś nie wylosował biletów na Euro, też byś krzyczał. No, poza tym ktoś mu podprowadził lusterko i radio. Tak. No. Wiesz, gdzie on parkował, nie? No, pewnie parkował na koperta dla niepełnosprawnych. Tak, widzisz, jak się szybko uczysz. No. Bardzo dobrze. Ty, Platini, u nas byś w związku zrobił karierę. Tak, jak cię z Fifki wyrzucą, to zadzwoń, wiesz. Tak. Dobra, panie Platini, zaraz będziemy odpalać otwarcie. Ceremonii. Tak, ja już widzę, że już przyjeżdżają pierwsi turyści, także przed państwem kabaret moralnego niepokoju. Zenek, no idziesz? Cicho! No chodź! Cicho bądź! Co chciałeś? No chodź, idziemy! Co chciałeś? No, jak to chciałem? Umawialiśmy się na ryby, proszę ciebie, tak? Czekamy na ciebie pół godziny, chodź. Na ryby, tak? Wiesz co, a nie jest za mokro na ryby? Za mokro na ryby? Co ty zwariowałeś? Na ryby to co najwyżej może być za sucho, już nie wymyślaj, chodź. Dobra, wiesz co? Sławek, Sławomir, wiesz co, kwestia jest tego rodzaju, że ja nie mogę jechać. Jak ty nie możesz jechać? Się umawialiśmy, a ty nie możesz jechać? Przecież wszystko jest gotowe. Jakby co, kupiłem od Ruski granat. Jeszcze potem wziąłem wędkę, nie wiem po co. To co, chodź! Wiesz co, nie, poczekaj, bo... Prawda jest taka, że ja po prostu, no, nie puszczą mnie z roboty. Co, ty nie puszczą cię z roboty na jeden dzień? Na jeden dzień mnie nie puszczą, co w tym dziwnego? Jak to cię... Nie puszczą mnie z roboty, wiesz co się dzieje teraz na świecie? Grecja upada, węgry upadają, strefa euro się rozpada, teraz wszystkich zwalniają. Wszystkich zwalniają, no. Już nawet nie ma kto zwalniać. Jedziecie sami, ja muszę do roboty. Poczekaj. To trzeba, wiesz, coś, pójdziesz do roboty i powiesz, że nie możesz, trzeba coś wymyśleć, jakiś pretekst. Ale co wymyślisz? Co wymyślisz, jak już wszystko było? Co było? Jak było? No co było? To wszystko było. Co było? Pożar, powódź, potop, jeden ząb, drugi ząb, poród, remont, zalało mnie, prąd mnie poraził, lawa mnie odcięła, wszystko było. A gaz? I to nie raz. Stary, u mnie w pracy myślą, że ja mieszkam w jakimś wielkim leju. Idźcie na ryby sami, ja... Ale poczekaj, tu trzeba wymyśleć pretekst, ale jakiś ekstra pretekst. Coś ekstra. No ekstra. Proszę bardzo. Ale co? Może hemoroidy? Przepraszam, no. Ekstra, myślisz, tak? Żeby coś wymyślić ekstra. No dobrze, ale żeby to było ekstra, Sławek, musi być, bracie, coś zaskakującego, coś finezyjnego, żeby to było rzutkie, zdawkowe i najważniejsza sprawa, żeby to nie było miałkie. Żeby to nie było miałkie, ale żeby to wymyślić coś takiego, trzeba mieć łeb. Masz coś takiego? No przepraszam cię bardzo, stoję pół metra od ciebie, widzę co się dzieje. Idę. Czekaj, żeby to nie było co? Żeby nie było... Miałkie, żeby miałkie, nie było. Tak, i żeby zdawkowe było, tak? Czekaj. Mam. I to jest ekstra. Tylko się skoncentruj, bo to nie jest łatwe. Dwa słowa. No. Gotowy jesteś? Dawaj. Samochód chłodnia. Przez pomyłkę zatrzasnąłeś się w samochodzie chłodnym. Nie. I zostałeś w zatrzasku. Nie. Znaczy w podtrzasku. A my tymczasem wędki, granat na rybki. Samochód chłodnia. Dla mnie bomba. A dla mnie sromba.
Ty normalny jesteś? Normalny jesteś, Sławek? Ojcze, przepraszam, ojcze, bardzo przepraszam. Co ja pójdę do pracy i powiem, że nie przyszedłem do pracy, bo szedłem i się zatrzasnąłem w samochodzie chłodni? Ty normalny jesteś? Ojcze, przepraszam, Sławomir. Oj, Sławek, cię przepraszam. A poza wszystkim, to miało być finezyjne, to miało być zaskakujące, to miało być rzutkie, to miało być zdawkowe. A to jakie jest? Jakie to jest? To jest miałkie! Co ty opowiadasz? Samochód chłodnia jest super! Jest super, tak. Ale jest super miałki! A tu czegoś trzeba rozumieć, czegoś takiego subtelnego, czegoś takiego, czegoś takiego lekkiego. Nie, no to... I żeby nie było miałki. Żeby nie było miałki. Czekaj, to może, nie wiem, myłeś zęby i szczoteczka ci wpadła. Gdzie? Do zębów. Znaczy do środka. O, widzisz. Finezyjne może to jest. Może jest, może ja się nie znam. Ale zdawkowe na pewno nie jest, ale rzutkie na pewno nie jest. A za to jakie jest? Miałkie! Wkręciło się włosy w wentylator? No to jest przynajmniej chybkie. No chybkie, ale dobre? Chybkie, spolegliwe, koherentne, ale niestety ciągle miałkie. Sam to powiedziałeś. Cześć, to nie będzie miałkie. Zaatakował cię wielki, zmutowany chomik. Uciekinier z laboratorium NASA. 15 metrów, Zenek! Stopa 15 metrów. No szybki jesteś, ale coś takiego cię dopędzi. Oczywiście, paznokcie mnie zgniecie. A coś mniej głupiego? Połknąłeś obcego? A jeszcze mniej? Nadziałeś się na klamkę? A zupełnie? Samochód chłodnia. No nie! Przecież... Przez pomyłkę zatrzasnąłeś się w samochodzie. Nie będziemy do tego wracać! Przecież... Powiedziałem ci chyba, do czego się nadaje samochód chłodnia, tak? Do czego się nadaje? Ale jedno pytanie. Jak zatrzaśniesz się w samochodzie chłodnia, to wyjdziesz czy nie? To nie ma znaczenia. Ale wyjdziesz czy nie? To nie... Ale tak czy nie? Nie. No właśnie! Nie! Ale jak nawet... Nie rozmawiamy już o samochodzie chłodni, wypij to sobie raz, a zawsze tego pustego niemieckiego Sagana. Po prostu uważam, że Dobrze, proszę cię. Czekaj, żeby coś wymyślić, pretekst jakiś. Zacznijmy jeszcze raz od nowa w ogóle. Dobra. Zacznijmy jeszcze raz od nowa. Wstaję rano, tak? Idę do roboty, tak? I uwaga, co mnie może spotkać w drodze do roboty? Nie, bo ja nie chodzę do roboty. Ale ja chodzę. Dobra. Ale ja chodzę i właśnie nie chcę pójść. Wstajesz rano z zachwianą tożsamością. Wydaje ci się od rana, że jesteś chrząszczem gnojarzem. Czym? Chrząszczem gnojarzem. To jest taki robak. Sobie po lesie chodzi w liściach, tam szura. I do tego jeszcze toczy kulę. Jaką kulę? Gnoju. Nie, do widzenia. A to nie musi być kula gnoju. Nie będę się babrał w czymś takim, no. Nie musi być. A co? Chodzi o zachwianą tożsamość. Sam pomysł, nie kula gnoju. A. Pomysł. Sama zachwiana tożsamość. Tak, dobre? Czekaj, powiedzmy, że mamy trop. No, no. Coś kombinuj dalej w tym kierunku, no. Za chwilą tożsamością i proszę ciebie, idziesz do windy. Jedziesz windą, wpadasz w pętlę czasu. No, cieplej. Wpadasz w pętlę czasu, polujesz na mamuty. No. No, cieplej, jeszcze cieplej, dawaj. I to proszę, idziesz dalej, wsiadasz do autobusu. Razem z tobą wsiada człowiek, żywa torpeda. Torpeda wsiada! Gorąco, no, dawaj. W twoim mieszkaniu kocioł, gestapo. Tak, kocioł, gorąco, no. Samochód chłodnia. Witam wszystkich przedstawicieli, przedstawiciele opozycji, przedstawiciele władz, przedstawiciele zadowolonych, przedstawiciele również zadowolonych. Mietko, rozpocznijmy w takim razie szarfę przyjaźni. Tadał! Proszę Państwa, nadeszła wiekopomna chwila. Za chwilę zostanie dokonane pierwsze oficjalne otwarcie, zanim nastąpi pierwsze oficjalne otwarcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej. To będzie cykl i szereg otwarć, które mam nadzieję wszystkie będziemy otwierać my. Także jest to bardzo ważny dzień. Wielu mówiło, że się nie uda, że nie zdążymy, a się udało. Także niech te nasze euro płynie po morzach i oceanach. Jeszcze tylko zdjęcie pamiątkowe, panowie, stańmy, bo nie wiadomo, czy następna kadencja będzie, także... Ej.
Tak jest. Także... Po raz kolejny udowodniliśmy, że Polak potrafi. Tak, potrafi Polak. Nabudowali najdroższych stadionów na świecie, złodzieje. Potem to będzie stało, niszczało, będzie wiatr hulał, potem zburzą to z powrotem. Oj, CBA się wami zajmie, ojcze CBA wami zajmie. Wszyscy pójdziecie do pudła, dobrze. Wszyscy pójdziecie do pudła. Ja się od tego wszystkiego biorę i odcinam. Brawo! 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 Jest! Lecimy! Ręce w kieszeni, a w tyle fiskus. Pięciu się patrzy, nie robi nikt. Terminy gonią nawet w skarżysku. Zdążymy zdążyć, ale nie dziś. Tutaj od zawsze jest prowizorka. To się wyrówna, przejedzie wał. Drutem się skręci, na chama dopcha. Byle się kupy trzymał ten kraj. Mimo wszystko chcę tutaj zostać, choć oczy czasem powie wiatr. Bo Polak to taki kurka, burka, szef podwórka, ze wszystkim sobie radę da. Bo Polak to taki kurka, burka, szef podwórka, tak sobie radzi już od lat. Kolej przyspiesza, mkną autostrady, klepnięte łóżko podnosi miś. Budzi się Polska i bez żenady, nie musisz teraz tak dużo pić. A ja naprawdę chcę tutaj zostać, choć czasem halny nie jest pod Tatr. Za tym zakrętem widać już prostą, czeka nas jeszcze kilka bardzo ważnych dat. Niechaj nam skrzydła większe urosną, żeby nasz orzeł podbijał świat. Bo Polak to taki kurka, burka, szef podwórka, ze wszystkim sobie radę da. Bo Polak to taki kurka, burka, szef podwórka, tak sobie radzi już od lat. Teraz wszyscy! Bo Polak to taki kurka, burka, szef podwórka, ze wszystkim sobie radę da. Bo Polak to taki kurka, burka, szef podwórka, tak sobie radzi już od lat. Jeszcze bo Polak to ze wszystkim sobie radę da. Bo Polak to taki kurka, burka, szef podwórka, ze wszystkim radzi już od lat. Drodzy Państwo, dziękujemy serdecznie za ten piękny wieczór, a nawet dwa wieczory przed telewizorem z okazji świąt. My, kamerady, życzymy Wam wszystkiego dobrego. Bądźcie dla siebie dobrzy, mili. Pożyczajcie sobie pieniądze, nie ma kryzysu. Drodzy Państwo, jedźcie ile wlezie, kupujcie ile wlezie. Nasza gospodarka musi się trzymać mocno. Wszystkiego dobrego, całujemy Was. Żyjcie w zdrowiu i uśmiechu. Cześć! I kurka, burka, szef podwórka, tak wszystkim zabieram żart. Jeszcze! Bo Polak to taki kurka, burka, szef podwórka, ze wszystkim sobie radę da. Bo Polak to taki kurka, burka, szef podwórka, tak sobie radzi już od lat. Polak to taki kurka, burka, szef podwórka, tak sobie radzi już od lat.